Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsolę Nintendo Wii U. I tak jak wam obiecałem ostatnim razem, dzisiaj zajmiemy się tworzeniem poziomu, ponieważ tak jak widzicie, pojawiły się nowe elementy potrzebne nam, czy też które możemy użyć w czasie budowania poziomów. Poza tym, dawno już żadnego poziomu, słuchajcie, nie budowaliśmy, co jest wielką, że tak powiem, stratą dla nas. Może nie tyle wielką stratą, co przy okazji też szansą, którą możemy wykorzystać, aby zapoznać się z nowymi elementami i też przy okazji zuploadować. Ja zuploaduję ostatni z możliwych poziomów, ponieważ tak jak może wiecie lub nie chcę zobaczyć teraz żadnych notyfikacji. Słuchajcie, tak jak może wiecie lub nie, niestety ta gra ma pewne limity, jeżeli chodzi o uploadowanie poziomów. Jednym z tych limitów jest fakt, że możemy zuploadować maksymalnie 10 poziomów, dopóty nie osiągniemy jakiegoś tam określonego poziomu zaawansowania, który odzwierciedla się przy pomocy medali, które zdobywamy za to, że po prostu je dostajemy od innych graczy. Co niestety jest po części niesprawiedliwe, ponieważ niektóre z naszych poziomów, które są rzeczywiście dobre, chcielibyśmy je zostawić, musimy je po pewnym czasie wyrzucić z PipeNetu, żeby zastąpić je jakimiś nowymi, aby ewentualnie zdobyć kolejne monety, te kolejne medale, dzięki którym będziemy mogli w przyszłości uploadować jeszcze więcej poziomów. W każdym bądź razie, słuchajcie, ja chciałbym dzisiaj nie za dużo tutaj gadać, z tego względu, że no niestety moje gardło i ogólnie moje samopoczucie nie wskazuje na to, że jestem zdrowy, a wręcz przeciwnie, jestem przeziębiony, jeszcze dodatkowo alergia, że tak powiem, się gdzieś tam napatoczyła. I słuchajcie moi drodzy, chcę to zrobić tak jak zwykle to robimy, to znaczy stworzyć poziom. Mam pewien pomysł na stworzenie poziomu, wykorzystamy dzisiaj do tego Super Mario World nakładkę graficzno-fizyczną i poziom będzie po części pod ziemią, po części nad ziemią. I słuchajcie, mam nadzieję, że te kilkanaście, bo będzie to oczywiście jak zwykle w przyspieszeniu, kilkanaście minut spędzicie miło wraz z muzyką, która będzie tam leciała w tle. Ja już się zamykam i zapraszam was do, że tak powiem, tworzenia tego poziomu. Jednak zanim to jeszcze zrobimy, zanim ja tak na serio zajmę się tworzeniem tego poziomu, to pokażę wam, w jaki sposób możemy nowe elementy zdobyć. Po pierwsze, P-Switch. Słuchajcie, kiedy potrzęśniemy teraz P-Switchem, zamienia się on w kluczyk, tak jak widzicie. Kiedy potrząśniemy drzwiami, najpierw zamieniają się w drzwi aktywowane P-Switchem, a następnie zamieniają się w drzwi, które musimy otworzyć przy pomocy klucza. Kolejna nowość to, tak jak tam może czytaliście, Spike Pillars, właśnie znane po raz pierwszy, wprowadzone bodajże w Super Mario World. Jeżeli nie w Super Mario Bros. 3, nie pamiętam tego, więc przepraszam was, jeżeli się pomyliłem. Jednakże, aby je uzyskać, potrzebujemy tłompa. I potrzebujemy tłompa, że tak powiem, potrząsnąć. Nie mogę sprawdzić, czy on rzeczywiście, czy to było w starszych wersjach, bo wiadomo, że tutaj się to pojawi, bo to jest Super Mario Maker. Ale moi drodzy, mamy też jeszcze jedną nowość. Kiedy weźmiemy taką monetę, możemy ją potrząsnąć i zamieni się w czerwoną monetę. Maksymalnie możemy, jeżeli dobrze kojarzę, umieścić 5 czerwonych monet na danym poziomie i po ich znalezieniu otrzymamy w zamian klucz. I chcę wykorzystać właśnie tą mechanikę, aby umiejscowić gdzieś w poziomie 5 czy też czy tylko 4 ukryte monety i później wykorzystać je do otwarcia jakiegoś bonusowego miejsca, ale to zobaczycie, że tak powiem, w praniu. Ja się na razie zamykam i zapraszam was do budowania poziomu.
Dobra, moi drodzy, słuchajcie, trochę mi zajęło stworzenie tego poziomu. Tak jak widzieliście, starałem się go jak najbardziej tutaj rozwinąć, jak najbardziej zrobić go takim zaawansowanym poziomem. Widzę też małe niedoróbki już na samym początku, ponieważ nie chciałem właśnie... Nie chciałem tego pirania planta, chciałem troszeczkę innego go tutaj wrzucić. No i słuchajcie, główny team tego poziomu... Głównym teamem tego poziomu ma być, słuchajcie, ma być podziemna grota, w której to znajdziemy dużo, dużo grzybów. No i cała rzecz tutaj ma polegać też na tym, że prócz oczywistego tego, co widzicie, mamy również poukrywane tu i ówdzie specjalne czerwone coiny, które również, tak jak mówiłem wcześniej, zostały dodane w tym update'cie. I one tak naprawdę służą tutaj za nośnik tego dodatkowego życia, życia, tego dodatkowego tak jakby poziomu, miejsca, do którego, aby dotrzeć, to musimy troszeczkę się namęczyć. I jest to, że tak powiem, ukryta miejscówka. Ja spróbuję tutaj to jak najlepiej przejść. Ten poziom wcale nie jest, słuchajcie, taki łatwy, jakby mógł się wydawać. No właśnie. Jeżeli źle tutaj rozegramy ten poziom, to naprawdę szybciutko możemy stracić tutaj głowę, życie i wiele innych rzeczy. W ogóle znalezienie tych wszystkich czterech czerwonych coinów, tak jak może zauważyliście, nie ma być jakieś mega łatwe, ani nic z tych rzeczy. Ma być naprawdę utrudnione i jeżeli ktoś, że tak powiem, będzie chciał je znaleźć, no to będzie musiał się naprawdę namęczyć. Poza tym wydaje mi się, że troszeczkę ten poziom może być miejscami zbyt hardkorowy, dlatego powiedzmy, że dodamy tutaj dodatkowy ten, że tak powiem, tą dodatkową grzybek łamany na kwiatek ognisty, żeby, wiecie, żeby nikt nie mógł tutaj powiedzieć, że tego poziomu nie da się przejść, ten poziom jest za trudny, czy coś w ten deseń. Po prostu, jeżeli mam stworzyć jakiś poziom, to ja również muszę czerpać z niego, tak jak zresztą przy wielu innych poziomach, które tworzyłem, też muszę czerpać z niego jakąś przyjemność związaną z jego wytworzeniem i tak, i tego niby się nie da złapać. Ale tak naprawdę da się, tak jak zauważyliście. Nie jest to niemożliwe. Jest wszystko do zrobienia w tym poziomie. I kurczę, bardzo się cieszę, że wreszcie zostały oddane nam do ręki kolejne narzędzia, które sprawiają, że de facto Super Mario Maker staje się coraz bardziej zaawansowanym, słuchajcie, narzędziem do tworzenia poziomów. No i kurczę, coraz wygodniejszym też przy okazji narzędziem do tworzenia poziomów. Ponieważ, jak może sami zauważyliście, no gra się coraz przyjemniej w tego Super Mario Makera, no i coraz, że tak powiem, coraz więcej rzeczy mamy dostępne tylko po to, aby móc stworzyć kolejne wspaniałe poziomy. No i tutaj właśnie przeszliśmy do tego sedna, o którym wcześniej mówiłem, do tego głównego, tak jakby głównej części tej mapy, czyli de facto do tych grzybów, które gdzieś tutaj rosną w tej podziemnej jaskini. Jest to łatwe do przejścia. Może troszeczkę to utrudnię przed ostatecznym oddaniem poziomu do, wiecie, do grania dla innych graczy, ale ogólnie rzecz biorąc, no nie jest to poziom jakiś mega niemożliwy do przejścia, tak? Jest to poziom typowy dla
bezproblemowego przejścia. Jasne, jeżeli chcemy zdobyć wszystko w tym poziomie, tak jak na przykład teraz, no to musimy się troszeczkę napocić i nie będzie to takie łatwe hop-siup, żeby całe, wiecie, żeby wszystko tutaj od razu, bez większego zastanawiania się, znaleźć. Au, au, to akurat nie miało się zdarzyć, ale tak jak widzicie, doszliśmy na sam koniec tego poziomu, bez żadnej większej wtopy. I okazuje się, że ten poziom jest naprawdę, naprawdę przyjemny do przejścia. Bardzo mi się go fajnie tworzyło i muszę powiedzieć, że zanim oddam go rzeczywiście w ręce innych graczy, to trzeba będzie kilka rzeczy będzie trzeba tutaj, że tak powiem, naprawić. Albo nawet troszeczkę zmodyfikować. Na pewno dodamy jakieś, wiecie, jakieś tutaj upiększacze, bo tak troszeczkę dziwnie to tutaj wygląda, kiedy niczego de facto tutaj nie ma. Zastosuję metodę jednego z graczy, którą gdzieś tam podpatrzyłem, i dorzucimy tutaj, słuchajcie, takie tam drzewko z monetami rosnącymi na nim. Takie, wiecie, taka tam dodatkowa, że tak powiem, zawartość, dodatkowy, nie wiem, easter egg, to trudno tutaj to tak nazwać easter eggiem, czy coś w tym stylu. Nazwijmy to jak chcemy, to nazewnictwo, wiecie, że nie jest tutaj ważne. Najważniejsze jest to, żeby dobrze się bawić. I tak jak mówiłem, troszeczkę muszę tutaj ten poziom utrudnić, bo z tego co widzę, to tutaj no niestety ten poziom jest deczko zbyt łatwy. Tutaj damy jakąś ten ukryty, tutaj go damy, jak on będzie rósł w górę, to tutaj gdzieś dorośnie i będziemy mogli, dobra, no to rzeczywiście nam w jakiś sposób tutaj pomoże. Inaczej rozłożymy też te tych kupa trupasów, no i oni powinni nam w jakiś tutaj sposób dopomóc poprzez utrudnienie lekkie kolejnych tutaj, wiecie, kolejnego tutaj możliwości przejścia. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że poziom w takim wyglądzie jest już gotowy i będziemy mogli go zuploadować, dlatego ja sobie go zapiszę. Zapiszemy go sobie, to będzie... Ten poziom chciałem nazwać Mysterious Cave, ale po dłuższym namyśle Mysterious Cave już jeden mamy. Dlatego też ten poziom nazwiemy sobie Mushroom Cave. Mushroom Cave. Okej. I czy ja chcę dodawać tutaj, czy ten poziom jest trudny, czy też łatwy? Wydaje mi się, że ten poziom, tak na moje oko, jest na poziomie trudności średnim, czyli medium. Zapiszemy go sobie. No i słuchajcie, po tym jak go zapisaliśmy, ja go zuploaduję. Save and upload. Widzę, że jakiś inny z moich poziomów wygasł gdzieś tam po drodze i będziemy musieli go, no kurczę, i mamy przynajmniej teraz jeszcze jedną możliwość, jeden poziom jeszcze możemy sobie zuploadować, stworzyć bez większego tutaj problemu. Nie wiem, czy chcę zbierać te wszystkie czerwone monety, bo to nie jest aż takie tutaj, wiecie, nie jest tutaj aż to tak bardzo, bardzo, że tak powiem, wymagane, aby skończyć ten poziom. I tak naprawdę, słuchajcie, to my potrzebujemy tylko wyczyścić ten poziom. Nie potrzebujemy przechodzić tego poziomu, poszukując w nim wszystkich ukrytych rzeczy tak naprawdę.
bo nam te wszystkie ukryte rzeczy potrzebne do szczęścia nie są. Jasne, ja się tutaj przebiegnę tą dłuższą drogą, bo czemu by nie? Przecież mogę, nikt mi nie zabroni. Dlatego też, no tak jak widzicie, chciałem zrobić poziom w tym teamie Super Mario World i wydaje mi się, że w jakiś tam sposób mi się po części, bym powiedział, udało, bo ja nie do końca też rozumiem tą całą mechanikę Super Mario World, jakimi się prawami tutaj rządzi Super Mario World. No i tak naprawdę starałem się tak bardzo, jak mogłem, starałem się ze wszystkich sił i myślę, że jak na pierwszy poziom w tym teamie Super Mario World, no to rzeczywiście to się w jakiś taki, nie wiem, taki sposób czuję accomplishment, można by było powiedzieć, bo ten poziom nie jest trudny do przejścia, no nie oszukujmy się, jest bardzo nawet łatwy, jeżeli będziemy chcieli go bez żadnego tam odkrywania rzeczy przejść. A jeżeli będziemy chcieli znaleźć wszystkie znajdźki po drodze, czyli wszystkie te cztery czerwone monety, dzięki którym będziemy w stanie wejść do tej ukrytej zawartości. Ktoś tutaj, jeżeli będzie grał, to będzie widział, o kurczę, w tym poziomie jest jakaś dodatkowa ukryta zawartość i wypadałoby ją tutaj w jakiś sposób, kurczę, do niej się dostać, a niekoniecznie ta osoba, wiecie, pójdzie tutaj i powie, o kurczę, tu są jakieś zamknięte drzwi, nie mogę do nich wejść, pewnie coś pominąłem, i zagra jeszcze raz jedynie w ten poziom, jeżeli oczywiście będzie chciał, bo nie jest powiedziane, że ktoś będzie chciał drugi raz ten poziom przechodzić. Ja postarałem się najbardziej jak mogłem i stworzyłem poziom w czymś, czego nie znam w 100% i nie jestem do tego, że tak powiem, przekonany. A, jeszcze od tego checkpointu musimy przejść ten poziom. No dobra, spróbujmy. To nie powinno przysporzyć nam, słuchajcie, żadnych kłopotów. No tutaj sobie wejdziemy i tak jak widzicie, daliśmy radę tutaj zeskoczyć, przeskoczyć i to jest po prostu taki, wiecie, bonus, bo ktoś pomyśli, że zrobiłem tutaj jakąś, nie wiem, utrudnienie w tym poziomie, a tak naprawdę to wszystko sprowadza się tylko i wyłącznie do dodatkowego jakiegoś przejścia i de facto zaczynam powoli, słuchajcie, łapać, w jaki sposób poziomy z tym Super Mario World powinny być tworzone. Wow, totalnie mi to nie wyszło, poślizgnąłem się. No trudno, będę musiał jeszcze raz od tego miejsca wszystko zaczynać. Ajć, to nie jest fajne, słuchajcie, to nie jest fajne, to jest dość daleki checkpoint. Niestety gra troszeczkę niefajnie tutaj przewidziała i dostaliśmy troszeczkę po łapach za to, że chcieliśmy przejść to w taki szybki, bardziej logiczny sposób. No i niestety w zamian za to, że próbowaliśmy coś takiego zrobić, to dostaliśmy rzeczywiście po łapach. Leciutko. No ale nie zniechęcajmy się tym i spróbujmy to przejść do końca, aby ten poziom mógł być uploadowany. Proszę, nie uciekaj. Właśnie o to tu chodzi, żeby wykorzystać tego szela, tego czerwonego szela, aby tutaj dalej móc powiedz. Dobra, tu jest bardzo mało miejsca. To jest specjalnie zrobione, żeby, wiecie, żeby tutaj utrudnić ewentualne manewry osobom, które będą chciały to w jakiś sposób przespeedranować. No i tyle. Poziom jest możliwy do przejścia. Udowodniłem to trzykrotnie, bo ta gra niestety tak trochę tego wymaga. No i jeżeli wam się ten poziom podobał, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zachęcam was do rozegrania. Jeżeli
będziecie chcieli podesłać swoje własne poziomy, bo tak jak wielokrotnie wcześniej powtarzałem, chciałbym pograć w poziomy stworzone przez Was, moi drodzy, jednakże mam naprawdę dużo poziomów od jednej osoby, nie pamiętam teraz od kogo konkretnie, bardzo Was za to przepraszam, tą konkretną osobę za to przepraszam, mam mnóstwo poziomów od jednej osoby, jeżeli inni, moi drodzy widzowie, posiadacie Wii U, posiadacie Super Mario Makera, to podeślijcie mi poziomy, czy też seedy poziomów stworzonych przez Was. A jeżeli nie posiadacie albo Wii U, albo nie posiadacie Super Mario Makera, ale Wii U macie, a jeżeli macie Super Mario Makera, a Wii U nie macie, to znaczy, że jesteście hardkorowym fanem Mario i po prostu chcecie mieć grę z Marianem w swojej kolekcji. Albo, tak jak ja, kupujecie najpierw grę, a potem konsolę, w razie czego, żeby ewentualnie nie zabrakło gier, bo wiadomo, że tych pierwszych runów, tych premierowych wersji, no często one znikają i potem można albo kupić tylko grę w wersji cyfrowej, albo w jakiejś ultra taniej kolekcji i to nie już jest, i to nie jest już taki fan posiadania tej premierowej wersji tej gry. Anyway, jeżeli nie posiadacie Wii U, tak jak mówiłem wcześniej, albo nie posiadacie Super Mario Makera, ale oglądacie w internecie inne osoby, jak tworzą poziomy, albo rozgrywają te poziomy i znajdziecie jakiś poziom, który jest fajny do rozegrania, albo chcecie po prostu się nade mną poznęcać, to podeślijcie również seed z nazwą poziomu, a także z autorem, który stworzył ten poziom i powiedzcie, że chcecie, abym ten poziom w jakiś sposób rozegrał w którymś z kolejnych odcinków, ponieważ zbieram się powolutku do tego, aby zrobić taki odcinek z poziomami różnych użytkowników znalezionych gdzieś tam w internecie, niektóre takie teamowane poziomy, inne mniej teamowane, inne w cholerę trudne, a czasami takie, wiecie, takie po prostu automatyczne, wiecie o co chodzi, po prostu poziomy, które uważam za dobre poziomy i chciałbym Wam je pokazać, ale chciałbym też stworzyć w najbliższym czasie, wypuścić odcinek, w którym zagram w poziomy stworzone przez Was, dlatego jeżeli posiadacie Mario Makera, jeszcze raz Was o to proszę, podeślijcie swoje seedy. Bardzo proszę tą osobę, która ostatnimi razy podesłała mi naprawdę dużo seedów, o chwilę cierpliwości, ponieważ ja jego seedy sprawdziłem, rzeczywiście są w dalszym ciągu grywalne i można je rozegrać. Na pewno twoje seedy, mój drogi, pojawią się w tym odcinku, ale chciałbym zrobić właśnie odcinek, w którym zagramy kilka poziomów od kilku osób, a nie tylko poziomy, nie wiem, 3-4 poziomy od jednej osoby, ponieważ nie uważam tego, żeby to było fair w stosunku do pozostałych z Was. Ale jak na razie, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceniania moich materiałów i ogólnie do podsyłania pytań, podsyłania jakichś sugestii, o czym możemy pogadać w trakcie kolejnych odcinków z Super Mario Makera i nie tylko. Ale jak na razie, dzięki Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!